tym filmie zobaczycie prezentację oraz test bezdotykowego wskaźnika napięcia Kaiwitz HT100. Zapraszam do oglądania. Coraz częściej dotykowe wskaźniki napięcia, tak zwane neonówki, wypierane są przez wskaźniki bezdotykowe. Ten wskaźnik pozwala na wykrycie napięcia w zakresie od 12 do 1000 V. W opakowaniu znajdziemy urządzenie oraz instrukcję obsługi. Instrukcja jest w języku niemieckim. Do działania testera potrzebne są dwie baterie typu AAA. Czerwony przycisk służy do włączania i wyłączania urządzenia. Gdy zapomnimy wyłączyć, urządzenie samoczynnie się wyłączy po 3 minutach. Po naciśnięciu przycisku zielonego powyżej 2 sekund włączy się latarka. Z kolei krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa czułość wykrywania napięcia. Wskaźniki neonowe są proste w obsłudze i nie wymagają zasilania. Z kolei wskaźniki bezdotykowe są bardziej wszechstronne. Zanim zaczniemy wiercić w ścianie, możemy sprawdzić testerem, jak biegną przewody. Gdy nie wystarczy zwykły pomiar, włączamy wyższą czułość. Kaiwitz HT100 rozróżnia przewód neutralny od przewodu fazowego. Przy neutralnym wykrywa napięcie, ale świeci na zielono, a przy fazowym świeci na czerwono oraz wzmaga się sygnał. Po ustawieniu wyższej czułości wychwytuje obecność napięcia z dalszej odległości. Latarka LED pomoże przy pomiarach w ciemnych miejscach. Wskaźnikiem tym z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy przerwę w obwodzie. Przesuwamy końcówkę testera wzdłuż przewodu,
i jeśli znaki ostrzegawcze napięcia znikną, jest to punkt przerwania. Tym sposobem możemy też się pokusić o znalezienie przerwy w obwodzie lampek choinkowych. Z tym, że jest to o wiele trudniejsze, bo przewody są przeważnie skręcone ze sobą, a napięcie z racji tego, że są diody, jest wyprostowane. Tak zachowuje się tester, gdy obwód lampek jest w całości nieprzerwany i świecą one. W tym pudełku znajduje się układ prostowniczy, który zmienia napięcie przemienne w napięcie stałe. Podczas szukania przerwy w obwodzie lampek choinkowych przewody należy rozdzielić. W innym przypadku wskazania będą fałszywe. Tester HT100 w zasadzie przeznaczony jest do wykrywania napięcia przemiennego, ale możemy też sprawdzić obecność napięcia niskiego w zakresie od 12 V. W każdym domu, w każdym warsztacie powinien się znaleźć jakiś wskaźnik napięcia. Według mnie Kiewit HT100 jest dobrym wyborem. Dziękuję za uwagę.